Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w bardzo przyjemnych okolicznościach, ponieważ Marta przyszła do nas, właściwie do studentów, uczyć ich, pokazywać im bazy, które na co dzień wykorzystujemy podczas naszych zajęć. Dzisiejsze szkolenie właściwie, można powiedzieć, było o bazie EMIS oraz o bazie CEIK. Obydwie bazy wykorzystujemy dość intensywnie na naszej uczelni już od lat, ze względu na to, że mają one dosyć uniwersalne zastosowanie. Właściwie taką inspiracją do tego, żeby tą naszą współpracę rozbudować, była pandemia i czasy, kiedy musieliśmy radzić sobie z prowadzeniem zajęć w sposób online'owy. Pomoc i możliwość logowania się do baz danych EMIS i CEIK zdalnie pozwoliła zachować praktyczny wymiar zajęć nawet wtedy, kiedy nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu ze studentami. Dzisiaj budujemy wspólnie nowy program zajęć kierunku Data Science w ekonomii pod patronatem właśnie ICI Emerging Markets Group. Studenci korzystający z obydwu baz mogą traktować serwisy ekonomiczne jako źródło danych, powoływać się na znalezione dane i analizy w swoich pracach dyplomowych, opracowaniach. Dla sektora uczelnianego stworzyliśmy dedykowaną stronę z gotowymi nagraniami, Akademię EMIS oraz sesje szkoleniowe i wykładowe podczas indywidualnych spotkań ze studentami. Skąd pomysł na ten kierunek? Czasy studiowania dla papierka już dawno się skończyły i bardzo dobrze. Musimy się skupić na konkretnych kompetencjach, dobieranie informacji, analizowanie, krytyczna ocena dostępnych informacji. Niestety w dzisiejszych czasach nie mamy problemu z brakiem informacji, tylko z nadmiarem informacji. I to, czy potrafimy odróżnić fake newsy, czy potrafimy dobrać odpowiednie dane, jest kluczowe dla powodzenia w dzisiejszych realiach biznesowych. Dzięki naszemu partnerowi ISI Emerging Markets Group i danych, świetnych baz danych EMIS i CEIK mamy dostęp do naprawdę super danych, tylko teraz musimy umieć z nich korzystać i musimy umieć na nich pracować. Dzięki zacieśnieniu współpracy z partnerami biznesowymi korzystającymi na co dzień z baz EMIS i CEIK wiemy, jak wyposażyć w odpowiednie kompetencje naszych absolwentów. Dzięki temu trafią na rynek pracy osoby, które będą mogły efektywnie działać i być dobrymi analitykami danych. Partnerzy biznesowi to obecni klienci ISI Emerging Markets Group. To przede wszystkim eksperci sektorowi, którzy w różny sposób na co dzień wykorzystują dane z obydwu serwisów ekonomicznych, zarówno EMIS, jak i CIC. Zależy nam, aby studenci po skończeniu specjalności Data Science w ekonomii wyszli z praktycznymi umiejętnościami analizy danych w konkretnych sektorach i branżach. Wydział Ekonomii i Zarządzania, jak i cała Uczelnia Łazarskiego od lat znajduje się w czołówce najważniejszych polskich rankingów szkół wyższych.